Dobry wieczór, dobry wieczór. Drugi epizod Turbo Kozaka Ekstra. Czas zacząć. Z nowym gościem, z nowymi rzeczami. Proszę Państwa, tu nie będzie oszukaństwa. Rozdamy pierwsze kubki, pierwsze gadżety. Co ciekawe, nie rozdamy pierwszej koszulki, ponieważ człowiek, który tydzień temu wytypował dokładny wynik Bartka Łastowskiego, co się okazuje, jest takim fajnym kumplem, że oddaje koszulkę na cele charytatywne, czyli w naszym wypadku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wygrał tę koszulkę Sławomir Chruściel i pan Sławomir oddaje i prosi o jedno, żeby pozdrowić jego narzeczoną. Czym prędzej to czynię. Najdroższa Kingo Matusiak, serdecznie cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że pan Sławek jest zadowolony. Ja jestem zadowolony, bo pani koszulka... Kinga, mam nadzieję, że... Cicho, nie, na razie nic nie mów. Na razie nie wiemy, kto jest gościem. Pani Kinga jest też pewnie zadowolona, więc na ta koszulka... Jest. Na pewno jest. Ta koszulka przychodzi w grudniu, będzie do licytowania na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podobnie jak udział w kolejnym odcinku Turbo Kozaka. Dzisiaj gość Michał Pazdan, on w Turbo Kozaku. Tydzień temu mojego gościa przedstawiał sam Pele. Dziś nasz gość przedstawi się sam. Piotrku? Wolałbym Piotrze. Albo Panie Piotrze. Panie Piotrze, zawsze. Powodzenia. Na imię? Panie Grzegorzu. Nie, nie, może tak... Ja się zestresowałem, kurde. No, na każdego są teczki. Na mnie, jak widać, piłkarskie teczki są. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Rocznik 82, rocznik 82. Tak. Widzą Państwo różnicę? Jestem, ja widzę. Jestem, proszę, ja Ciebie bardzo zaskoczony tym zaproszeniem, ale było mi niezmiernie miło. Studio biedne, ale uczciwe. Wszystko się zgadza. Bogate, a skromne. Tak, dokładnie. Bogate, tak, a skromne. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, na Twitterze, kanal Plus, taka oto koszulka. Ja tam stoję, trzymam tę koszulkę tam. Hashtag TurboKozak. Przez następne 15 minut, jeszcze 15 minut, głosujemy, ile punktów w TurboKozaku zdobył Michał Pazdan. Ta koszulka już za tydzień dla Państwa, chyba że znów ktoś przeznaczy tę koszulkę na cele charytatywne. Ale proszę Państwa, proszę dla siebie, tak, piękna koszulka Pazda, numer 22, typowy numer dla środkowego obrońcy. Drogi Piotrze. Tak, dzień dobry. Co się zmieniło od tamtego nagrania Turbo Kozaka? Był to rok 2015. Kolor włosów, zapewne forma. I nie chodzi mi o twoje zdolności piłkarskie, bo tam pewnie nie zmieniło się za wiele. Nie, tylko i wyłącznie rosną. Naprawdę? Poza tym, no, zmieniłem stację radiową, w której pracuję. Pracuję też w internecie, robię różne rzeczy. Świetnie, świetnie. Bardzo się cieszę i nadal jestem zaskoczony tym, że mnie tutaj zaprosiłeś. I w piłkę nożną w dalszym ciągu nie grasz. Gram z kolegami z pracy. Wyglądamy jak drużyna z Trainspotting. Nie wiem, czy widział pan ten film. Widziałem ten film, tak, tak. No to tak. Właśnie my tak wyglądamy. Gracie też na dworcach czasami? Na dworcach nie. Mamy boisko, które wynajmujemy. Trudno jest zebrać 12, ale staramy się co tydzień kopać piłkę. Naprawdę. Bardziej jest to słowo kopać niż grać, adekwatne do tego, co prezentujemy. Ja chciałem cię serdecznie przeprosić, bo jakby zamówiliśmy koszulkę specjalnie dla ciebie. No i niestety grafik się, no, pomylił. No, wiem. Jest... I nie mój rok też. Tak, no. 10 lat młodszy. Ale widzisz, czegoś szukaliśmy. Znaczy coś umiemy. Mój drugi, jakie jest twoje podejście do VAR-u? Proszę, ja ciebie, mi się to bardzo podoba. Tak, ale ten moment takiej niepewności, czy w ogóle ten cała... moment niepewności i ten gest, który pokazuje sędzia najbardziej, ten kwadracik, to jest super. I ja często też na imprezach zacząłem go stosować, jak ktoś jest przy barze i tam nie wie, jak się zachować, to ja dobrze, pokazuję co, tak. Co to oznacza na imprezie, bo to jest, no, ciekawe. No jak zachowuje się niegrzecznie, to ja obserwuję, bo jestem właścicielem takiego przybytku i pokazuję, wiesz, i coś, że musi zejść do bazy. Częściej to są kobiety. Nie, częściej to są jednak mężczyźni. Dziewczyny zachowują się bardzo przyzwoicie. Proszę Państwa, nie pytam Piotrka przypadkowo, co to jest VAR, czy Piotrek lubi, ponieważ taką sondę odbyliśmy w tym tygodniu. Proszę popatrzeć, bo naprawdę VAR to. Dziś spróbujemy uzyskać odpowiedź na pytanie, co to jest VAR. Przepraszam Panią, czy może wie Pani, co to jest VAR? Przepraszam pana, pan wie może, co to jest VAR? Ty się kurde. No nic, no nic, nie będzie łatwo. Wankarze, z uzyskaniem odpowiedzi mamy, mówiąc krótko, problem. Dlatego przenosimy się do naszej polskiej, swojskiej... Łódź, kurwa. Czy pan wie może, co to jest VAR? VAR? VAR, nie VAR, absolutnie.
No ja nie wiem, pierwszy raz słyszę o tym. Pierwszy raz pan słyszy? Tak, jego VAR. A co on może badać? Ten VAR? Ja wiem. Wargi. Niech pan powie, co to jest VAR? Prowadzę czynności. Czynności, pan prowadzi czynności. To nie przeszkadza w takim razie. Swoją drogą ciekawe, czy czasami korzystają z powtórek, jeśli chodzi o źle zaparkowane samochody. A powtórka w tym, w sportowych tych... Brawo, w meczach. W meczach sportowych, tak. Jak to według pana działa? Piłkarskich, bardzo dobrze. Tak? Bardzo dobrze, tylko czasami sędziowie zawalają ci, co obsługują VAR. To oni są winni. A nie, nie zawsze, ale w ostatnich meczach właśnie byli winni. Ale i to oni... najgorzej, że to polski sędzia zawalił. To musi być coś bardzo gorącego, coś płynnego. Cóż to może być? No może pan tam zdradzi tajemnicę w końcu. Zdradzę. To jest system sprawdzania akcji piłkarskich w powtórkach. Proszę pana, no widzi pan, przykro nam to pan, bo my się akurat tym nie interesujemy, także naprawdę. Jesteśmy od tego... Piłką noż, akurat, no, czasami jest to od przypadku do przypadku, ale nie jesteśmy jakimiś tam... Bardzo, za żartymi... Nie jesteśmy, mamy prawo nie wiedzieć. System, szanowni państwo, oceniania podczas meczu, w momencie, kiedy nie wiemy, czy piłka wpadła do bramki, bądź odbiła się gdzieś tam o linię, prawda, i nie było widać dokładnie, czy już jest poza linią bramkową, wtedy sędzia podbiega do urządzenia, czyli to urządzenie, no to jest wiadomo, monitor i sprawdza. Jaki pokazuje znak? Jaki znak pokazuje? On podbiega i coś pokazuje. A nie pamiętam. VAR? A skąd mam wiedzieć? Nie wiem, co to jest VAR. Piłka nożna? Może tak, piłka nożna. Koszykówka? Nie, piłka nożna. Co VAR może badać w piłce nożnej? Dużo goli. Spalone, faule? A, spalone, zgaduję. Czerwone kartki, żółte? Żółte lepiej. Wszystko pan wie. No. Obserwując, a w szczególności naszą ekstraklasę, niektóre decyzje, które de facto są omawiane w różnego rodzaju programach, tak? No nie chcę teraz mówić w jakich, żeby nie robić kryptoreklamy. Liga Plus Ekstra na przykład, postawmy sprawę jasno. No przykładowo, tak? Eksperci mówią, że jeżeli siedzą w trójkę, to trzech mówi, że tutaj nic nie było, albo że było ewidentnie, no. A ten jeden pan Sławek, no dokładnie, mówi inaczej. No dokładnie tak. Także tak, no tak to wygląda. VAR? No to polegnę, to, czyli nie matura to bzdura, już poległem. Nie, nic mi nie mówi ten skrót VAR. Ale przez V czy polskie W? Piłkę oglądam, ale no, to VAR jest? Ligę VAR? Nie, no nie VAR. VAR? Nie wiem. To ja wiem, a pan nie wie? Naprawdę pani wie? Jezus! Pani wie, co to jest VAR? Proszę mówić. No to jest w piłce nożnej. Sprawdzenie, sprawdzenie. Co oni pokazują tam? Taki? Pani pokaże, co oni pokazują, sędziowie? Doskonale! Nie. Pani wszystko ogląda? No, chyba tak. Jak ten VAR działa? To znaczy się nie zawsze dobrze. No, to jest system, tak? Na piłce nożnej sprawdzenia. Co oni tam sprawdzają? No, czy nie było błędu na boisku. Jest tak dobrze, że kobieta wie takie rzeczy. Mamy w siatkówce podobnie. W siatkówkę grasz? Tak. Twój narzeczony musi być szczęśliwy, że wszystko wiesz. No, będzie, może kiedyś. Nie ma takiego? Nie. To ja się chyba będę z tobą razem spieszył, wiesz? Mogę się z tobą spieszyć? No, zapraszam. Dziękuję serdecznie, proszę państwa. To tyle w tej sondzie. I co? Zazdro? Wspaniała sonda. Zazdro? Pokochałem siatkówkę. Bardzo podoba mi się pan w kapturze i pan pierwszy Turek, który myślę, że powiedział słowa, które... Mogły mi obrazić. Coś tam było na rzeczy. Było na pewno R w środku w tym słowie. Było? Kurczę, mógł powiedzieć. Na przykład, tak. To dobrze. Proszę państwa, w dalszym ciągu cały czas można komentować. Twitter, Instagram... I ta świetna pani siatkarka, chciałem przypomnieć. Możemy komentować właśnie panią siatkarkę. Twitter, Instagram, Facebook, hashtag TurboKozak. Proszę nas chwalić, doceniać, szczególnie Piotrka, bo Piotrek, tak, jak bo jest państwa, niedocenionym artystą. Niedocenionym artystą. Drugi Piotrku, koszulki. Tak. Zbierasz koszulki legijne. Masz ich dużo? Pokaż. Wybrałeś specjalnie dwie z odpowiednią reklamą z przodu. Tak. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ta firma francuska była w latach 90. bardzo popularna i wspierała Legię. To jest koszulka z Ligi Mistrzów. Tak. To jest Zbigniew Mandziejewicz w niej biegał w meczu z Blackburn. Tak. To jest jedna z tych rarytasów. A to jest koszulka moja ulubiona Legii w rąby charakterystyczne. W rąby. To są rąby? Tak. Bardzo ładny, prawda? Tak. I też słuszna reklama.
I ja zbieram tego no, szulki i zdobywam. Ilu ci brakuje? Bo wystosujmy. Ja jestem sentymentalny. Dużo płacę. Dużo płacę, ale nie, no lata 9-4, 9-6 są moimi ulubionymi. Przed DU jeszcze, proszę pana. No ile ci brakuje takich koszulek jeszcze? No z 3-4. Naprawdę? To już tak. Niewiele. To ile no tylko? Ale ci od 90... Było wiele zestawów. No tam zawsze była kolorystyka biała, czerwona, zielona. I... Tak? I z FSO mam prawie wszystkie. No dobrze, i to jest od którego roku do... Ja chcę z FSO i Canal Plus zbieram. Tylko? Tak. Słuchaj, no my jako ta stacja powinniśmy ci jakoś pomóc. No właśnie. No dobrze. I był taki żart, ktoś kiedyś zbezcześcił waszą koszulkę i zamazał C, nie wiem czy pamiętasz, była taka afera. Naprawdę? Jakiś z piłkarzy, Łobuz. I tak, a Plus też zmazał? Zmazał czy zostawił? No właśnie nie. Ci to pozostawił nie... pole do interpretacji. Czy to nie było 500 Plus? Milczę, jak grób. Konkurs dla państwa, jeśli zmarzemy z wyrazu Canal Plus może... C, co z tego takich tam? Dobrze, hashtag turbo. Nie chciałem cię prowokować. Hashtag turbokozak. Proszę państwa, już za chwilę premiera nowego odcinka. Wiemy, kim jest bohater. Michał Pazdan, byliśmy w Turcji w Ankarze i proszę teraz zobaczyć, że Michał Pazdan to człowiek jakże niezwykle prawdomówny. Michał. Widzisz? Serdecznie zapraszam pana Michała Pazdana do udziału w Turbokozaku. O, specjalnie dla ciebie... Jedyna rzecz, do której... A to jest specjalnie dla ciebie jest nowa konkurencja. Karny głową. No idę. Proszę państwa, to była moja jedyna wizyta w Lidze Plus Ekstra. Wiedzą państwo dlaczego? To na pewno już wiem dlaczego, ale jesteście bardzo podobni do siebie. Bardzo podobni byliśmy. Z tego co wiem, od tamtego czasu Andrzej Twarowski nie używa... czepka nawet na basenie. Ale proszę, ja tak na pierwszy rzut oka myślałem, że to nowy imasz Michała Pola. A, no tak, bo dzisiaj Michał Pol... Dzisiaj się dostało, koniec pewnej epoki. Bruce Willis nastąpi teraz. Pozdrawiamy Michała, to był ważny krok. Ważny krok w ludzkości. No i ja nie wiem, czy nie straci na wyrazistości swojej Michał Pol. Ale może być... Jak Samson, proszę pana. Tak, na pewno będzie lepiej, bo szampon odpada jakby w zasadzie. Oszczędności. Oszczędności, tak. A to przecież... na pewno był drogi szampon. Na pewno był drogi szampon, oczywiście. W dalszym ciągu miejmy nadzieję, że Michał będzie nosił krawaty, bo to jest jakby no, ważna rzecz. Bo to... Im szerszy, tym lepszy. Im szerszy, tym lepszy. A zatem, proszę państwa, słowo się rzekło. Michał Pazdan, 195. odcinek Turbo Kozaka. Boże, jak ten czas leci. Jedziemy. Kategoria pytania. Stolice świata. Dokończ tytuł sławnej powieści. Zbrodnia i... Ankara. Turbo Pan. To ja. Turbo Kozak. Obiecał, że wystąpi w Turbo Kozaku. Obiecał. Słowa dotrzymał. Dotrzymał. Panie i panowie, prosto z Ankary, reprezentant Polski, zawodnik tureckiego Ankaru Guczu, Michał Pazdan. Grzegorzu? Mereba, Michał. Mereba nasz syn. I... Event. Okay. Dla niewtajemniczonych powiem tylko, że Grzegorz powiedział przed chwilą dzień dobry, co wydarzyło się dalej, sami nie wiemy. Michał, w Polsce wielki hejt. To już nie jest gra, nie tutaj są notoryczne wakacje, a tu proszę. No, gdzie te słońce, mój drogi? Przyjechaliśmy tutaj w określonym celu, no oczywiście pracować, ale też jakby złapać trochę słońca. No akurat nie trafiliście dzisiaj z pogodą, ale od jutra ma być ładnie, także akurat jak, także akurat jak będziecie w Polsce na plus 12, to możecie zadzwonić. Fantastyczna informacja, proszę państwa, fantastyczna. Odnoszę takie wrażenie, że wszystkie konkurencje tak de facto wykonywały się pierwszy raz sam na sam. Rzuty karne, tego nie miałeś jeszcze w karierze. Nie, no miałem, wiesz co, miałem poprzeczkę po treningu. Poprzeczkę po treningu w juniorach starszych sam na sam. Czyli jedna konkurencja z 10, a reszta. Reszta jest jak Gortat. Jak Gortat był przecież. No to on też dokładnie pierwszy raz robił. Dobra. Ten łysy, mój drogi, nie wiem jak jest po turecku powodzenia. Ty wiesz może? Good luck. Good luck. Tak myślałem, Michale. Jest jeden Turek w składzie, więc... Rozumiem, czyli turecki jest nieobecny. W takim razie good luck. Ololo! Ojejej! Czekaj, jeszcze raz sprawdzimy, co? Ludzie w Polsce pytają, co to za sztuczka była. Nie wiem, sam jej nie znam jeszcze. Mój drogi, i nawet słońce wyszło. Dobra, spokojnie. Tak jest! Nareszcie! Wiesz jak się strzela w juniorach? Tak!
że już ostatnie... Ja już dawno nie jestem juniorem. Może poznacie w końcu moje zwody. Bardzo byśmy chcieli. O Jezu, Grzegorz! Proszę! Będą Grzegorz z wody! No i właśnie. Brawo. Jest to Pazdi, może dlatego nie znamy. Brawo, dlatego nie znacie. Ja też dzisiaj pierwszy raz próbowałem czegoś nowego w moim życiu. Jak analizowałem bank informacji, to ostatni raz tak blisko bramki przeciwnika byłeś w czasie odgrywania hymnów przed meczem reprezentacji. No, żarty się skończyły, teraz prawa noga. Kozaczek, co? Kozaczek. No, zobaczymy! Czekaj, mniejszy rozbieg. Faktycznie, Michał, żarty się skończyły. Kończyły Grzegorz! Się. Ja też dobry prawą jest. Obroniłem. No wiesz, chciałem jak lewy. A poszło w prawy. Dobra. No to teraz pewnie. Jeszcze raz oj, lewy! Jo. Trzymamy ciśnienie, a tak? A tutaj zawsze dziury w bramce takie, w siatce? No słuchaj, warunki są jakie są, ale... Ale cieszymy się tym, cieszymy się to, co mamy, tak? Internauci właśnie zadają pytanie, czy trzy razy w ten sam ruch? Sam nie wiem. Nie! Tak jest! Ale taka pasóweczka, wiesz, to jednak... Ładny strzał. Człowiek nieprzyzwyczajony do takiego mocnego no, ale no, uderzenia. Bo jak nie ma, bo jak nie ma. Bo ja... No i wracamy do tego, co umiesz, czyli jakby wszystko w ciemno robione. Można? Zawsze. Nie, 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 najpierw gwizdek. O Jezus! Tobi! Brawo, tak! Zaliczamy? No i za 7 może za 7, dobra. 21 września, proszę Państwa, ten oto młodzieniec obchodził kolejne już swoje urodziny. Mój drogi. Siateczka Ankara Gukczu może trochę kłamać, ale wszystkiego najlepszego. Czyli tak z zewnątrz to dobrze wygląda, ogólnie, ogólnie do kiedy zostajecie? Nie mogę tego zdradzić, tego tematu nie poruszajmy. Michał, wszystkiego najlepszego. Mój drogi, z tego co widzę, nie ma co się oszukiwać. Bardzo tutaj w Turcji odżyłeś. Wiesz co, no tak, no jednak grałem sporo, no, no sporo do 31 roku w Polsce, no to jednak długo człowiek gdzieś tam chciał zmienić przede wszystkim kraj, zmienić ligę, zmienić otoczenie, żeby gdzieś na nowo jakby złapać taką radość z tego wszystkiego. No i fajnie, fajnie. Ja uważam, że to był bardzo dobry ruch i gdzieś jestem z tego zadowolony. Z tego co wiem, turecki prefekt. Yes. Yes, of course. Na trudzie się wol. Absolutnie. Proszę Państwa, to w zasadzie na tym. A jak jest jak, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, już pozwoliliśmy. Dzień dobry, meraba. Cześć, meraba. Kebab. Kebab. Baklawa. Ayran. Ayran. Raki. Raki, te szekule, dziękuję i afiatosun smacznego, także po 9 miesiącach, tak jak już wcześniej gdzieś tam wspomniałem, jest perfekt. Karne mogły się zdarzyć, sam na sam, a i owszem, ale tutaj coś czuję, debiutant totalny. No, prosiłem, ale nie dawali. Oby był to zatem debiut wybitnie udany. Tak jest! A mogli dawać, było mocniej prosić, Pazdi. No nie! Pazdi, no Pazdi, ale Pazdi! Ta Turcja, co? Te słońce no, tureckie. No słuchaj. Pazdi, 3x3 miał tylko Rado. Znasz człowieka? Kojarzysz? No znam, znam. A ty teraz widzę na lewą? Nie. Tak. Teraz lewa? Lewa, prawa, średnia. Dawaj średnią. Ojojoj! Ale spadała! Powiem ci tak, czegoś szuka, znaczy się coś umie. Panie Michale, kolejna nowość wydawnicza. Nie główkujesz, a dośrodkowujesz. Jak tam jest? Jest okej, okay, jedziemy. Oby, oby! Proszę bardzo. Jezus Maria! Wnioski wyciągnięte? Oby, oby! Aha. Ma to, brawo, brawo! Tureckie wydanie,
To już nie jest pan Zdan, to pan Zdinio. To się nie dzieje. To się nie dzieje. A słupek za 5 punktów jest? Za minus 5, tak. Dobra. Nie targuj. Jest okej. Michał, poprzeczka po turecku. Rozumiem. Okay. Grzegorz, Gaboruk, poprzeczka po turecku. Ja jestem jeszcze krócej niż Michał w Turcji. O, przepraszam. O! Zobacz, look. Ajdę. Jest. Nie było. Jest. Ulala! Nie wiem, czy nie było ta pierwsza, ale no VAR. Sprawdzimy na dźwięku. A kto to mówi Ajde? Ante. Kulisic, partner z środka obrony. Ante, fast is good. Top. No i wreszcie jesteśmy u źródła. Jest coś, co potrafisz. Zobaczymy. Jestem spokojny. Jestem, mój drogi! Spokojny! Nie ma, ale jest 15, już nie na rzekę. Spokojnie, no nie, ale lewa, teraz prawa, tak? Jajajajaj, było blisko. A wiodące jest która? Nie mam żadnej. Lewa. Teraz gram na pół lewej od 12 lat, więc lewa. Nie no, pazdeczku, wiodąca lewa, wiodąca lewa. Koledzy się schodzą. A to oznacza, że coś się będzie działo. Mój drogi, prosta, wybitnie sprawa. 3, 2, 1. Ogień. Raz. Dwa. O, i takie tempo rozumiem. 3. Coś czuję, że zaraz będzie siat po turecku. 14. 15 idzie. Pazernie, pazdi. Do piłki bym proponował, do piłki. Nie wahaj się, którą nogą uderzyć. Nie pazernie, pazdi, pazernie. I na ślizgu. A jak rasowy klasowo-obrońca. Jaka sytuacja na froncie tureckim? Czy to już jest Jasyr? Nie wiem, jak to się nazywa, ale są punkty. Pytanie pierwsze. Ajran, popularny napój turecki, wytwarzany jest z... jogurtu i wody. C. Tak. Na pewno. Na pewno. No i brawo. Czas na pytanie drugie. Ile bramek w polskiej ekstraklasie, grając w 262 meczach, strzelił niejaki Michał Pazdan? A, 4. Wszystkie pamiętasz? Nie było ich dużo, powiem ci, więc ciężko nie zapamiętać. Pytanie trzecie, ostatnie. Ile razy w historii zespół Ankara Guçu zdobył Puchar Turcji? Zero, D. Trzeba poćwiczyć historię klubu. Jeden. A, dwa. Wow, to nawet nie wiedziałem, że tak utytułowany klub. Aj, kiedyś była stopa, głowa, w tym byłem dobry. Teraz zobaczymy. W tym też coś czuję, będziesz ci najgorszy, bo widzę, głowa ewidentnie przygotowana do żonglerki. Jak zawsze zresztą. Sama trzy... głowa. Najlepiej byłoby sama głowa. Dobra. Gorszą nie... głową ponad nogą. 3, 2, 1. Jedziemy. A był już prawie w Belek. Czy to był Stambuł? Antalya, wakacje. Ten oto człowiek z numerem 22, muszą państwo przyznać, w Turcji. Jak on rozkwit, no jak on rozkwit. Wolne, cacy, żonglerki, cacy, no w ogóle wszystko, no w ogóle... Co się dzieje? Człowiek się rozwija, wiesz? Rozwija się.
A po 30, tak jak mówią, się człowiek rozwija. Ale jest coś takiego, pamiętam, pytam do Sienka Bednarka, że jednak te wyjazdy zagraniczne dały wam no, coś takiego... Swobodę, nowego. Swobodę. Większą swobodę. Wiesz, też po prostu jednak... pewna nowość daje ci taką jakby dodatkową radość, nie, z tego wszystkiego, bo jednak jak jesteś w jednym miejscu, to gdzieś za długo czasami jest, nie, bardziej przyzwyczajenie i to nawet nie chodzi o jedno miejsce, że takie czy inne, natomiast taka, wiesz, coś nowego, coś fajnego, coś się dzieje, wiesz, nowa kultura, nowy język, także wszystko fajnie. Nie dość, proszę Państwa, że Turcja dała mu swobodę, to dała mu jeszcze jakże pyszne kebaby. A jakim wziąłeś? Ostry czy? Jak lubisz ostre? Dawaj. Ostry czy ogólnie? Kebaby? To kebaby kojarzę tylko o czwarty nad ranem. Nie wiem dlaczego. Nie chcę zacząć historii, chociaż ja powiem Ci, że mam podobne wspomnienia. Ale trzeba przyznać, że jednak co by nie być kebaby w Turcji, prima sol. Dobra. Wydaje mi się, że one są bardziej popularne właśnie poza Turcją, wiesz? Bo tutaj aha, jest dużo innego rodzaju jedzenia, też fajnego. A jednak to jest... kebab to ma dużo różnych odmian, wiesz? Nie tylko jak u nas kurczak i wieprzowina, nie? Tylko... No tak. Tutaj, proszę Państwa, jest ewidentna pyszna baraninka. Tak samo jak pyszny był występ Michała Pazdana w Turboku Zakup. Proszę Państwa, jak ci ludzie za granicą się rozwijają? Oni się rozwijają. Nic tylko Polacy jeździć tutaj do Ankary. Słyszałem, masz jeden wolny pokój. Zawsze kogoś możesz zaprosić. No oczywiście, zapraszam. Naprawdę chętnie zapraszam do Ankary. My, proszę Państwa, przyjechaliśmy i nie żałujemy. Turbo Kozak, Michał Pazdan, Ankara, Uczu. Serdecznie pozdrawiamy. Naprawdę. Warto tu być. To łyso, 236 punktów. Drogi Piotrze, naprawdę ci nasi zawodnicy wyjeżdżający za granicę, no kwitną. Kwitają. Tak, widziałeś te rzuty wolne? Ale widziałeś, jaki on jest uśmiechnięty, pan Michał? A tutaj tak w Warszawie różnie bywało, prawda? No, wiesz, no myślę, że tam jest cieplej. Jest dobry kebab prawdziwy, z baraniny. O czwartej rano zdarzało mi się jeść, znam to uczucie. Ja też, powiem ci, z czosnkowym, fryteczki, w ketchupiku, majonezie. I to nie była baranina. I to nie była baranina, dokładnie. Tak kebab z mewy, mawiają niektórzy, że to jest najlepsza odmiana. Ta koszulka, już ktoś ją wygrał, 236 punktów, pyk, następny odcinek, początek programu, rozdajemy. Mój drogi, mam dla ciebie kolejną niespodziankę. Ten oto człowiek, u którego byliśmy w Ankarze, ma do ciebie pytanie! Pan Michał? Pan Michał! Dobrze, ja czekam. Ja też. Panie Michale? No cześć Piotrek. Z tego co słyszałem, po moim odejściu z Legii przestałeś chodzić na mecze. Nie wiem, czy to prawda. Czy to jakaś może depresja? Musisz nam to wytłumaczyć w programie. Proszę! Brakuje mi Michała jako stopera w warszawskim klubie, zdecydowanie, ale na dobre mu to wyszło, bo naprawdę serce rośnie, jak widzisz tak uśmiechniętego Michała Pazdana, który często no, był taki bardzo skupiony i też na boisku i poza tym był poddenerwowany, super, ja się bardzo cieszę i bardzo pozdrawiam pana Michała. No i dobra, co z tą Legią, chodzisz czy regularnie? No chodzę, staram się chodzić. A wczoraj byłeś? Wczoraj byłem na Podsiadło i Tako, też byłem na stadionie, o, tak. Aha. I powiem szczerze, dochodziły do mnie wiadomości o wyniku z Łazienkowskiej i postanowiłem, musiałem się jakoś pocieszyć wczoraj, dlatego po koncercie rozmawiałem z kolegami o piłce. Tak? Tak. Na koncercie? Po koncercie. A, po koncercie. Było świetnie. Rozumiem, na meczu Legii z Lechią też było świetnie. Wynik średni, ale słyszałem od ciebie, że piękny mecz. Bardzo dobre. Emocje. Tak. Ja jestem fanem tego Haraslina. Bardzo dobrze wczoraj zagrał. Ja myślę, że to jest ostatni sezon niestety w naszej polskiej ekstraklasie, że on pójdzie w świat. No dobrze, ty na koncercie wczoraj rozmawiałeś, ja na mecz rozmawiałem także, a w tygodniu były przeprowadzone rozmowy kontrolowane. W tym wypadku bardziej rolowane niż kontrolowane, ale też miejmy nadzieję było cacy. Naszym gościem jest trener Piotr Stokowiec. No cieszę się ogromnie. Podobno w przerwach między treningami poluje pan z drużyną na lamy. Staramy się to jakoś w jakiś sposób łączyć. Naprawdę? To nie jakieś żarty? Traktujemy to poważnie. Jakie stosujecie metody? Z gatunku pułapka. A lama? Co lama na to? Często głęboko się broniły. Jak zakończyło się polowanie? W decydującym momencie zadaliśmy ciosy i... Z jakim skutkiem?
Na pewno więcej będę wiedział po takim raporcie medycznym. I nikt z was nie odczuwał wyrzutów sumienia? Delikatnie coś tam odczuwał. Ale jaka z tego korzyść? Co takie polowanie ma wam dać? Trochę świeżości, trochę nowej energii. Czyli będą kolejne polowania? Przed nami kolejne. Nadal na lamy, może lepiej na żyrafy? Nie ma czasu na eksperymenty. A jeśli lam zabraknie? No zawsze są. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo. Polowałeś kiedyś na lamy? W życiu, ja nie jestem fanem polowania, powiem ci szczerze. Naprawdę? Kłusownictwo? BFE. BFE. Tfu. Ja ostatnio oglądałem film Pokot. No właśnie. Widzi pan. Widzi pan. Nie można. Nie, pozwólmy zwierzętom sobie żyć. Masz rację. W tych lasach. Tak, masz rację, ale jak widać, trener Piotrstokowiec, no... No, nie będę się wypowiadał na temat... Ale widzisz. ...tej zabawy. Ale tak, ale wyniki są, czyli no, tutaj... wyniki są, wiadomo, no, bo ten haraszlin. A, to tylko widzisz, że to... No tylko i Peszko. Wiesz, że... Peszko wczoraj z ławeczki. Tak, ja bardzo szanuję Sławka i bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobrze, a tobie w Legii kogo brakuje? Masz jakieś takich, bo wiem, że... Kucharczyka. O! Bo naprawdę, bo to był człowiek, który oddał serce temu zespołowi i zawsze był w tych kryzysowych momentach postacią wiodącą. I tutaj bez absolutnej ironii, bo wiadomo, że Kuchy King i tak dalej, ale absolutnie mi jego brakuje. Czytałem kiedyś twój jeden z wywiadów, bodajże rok 2011. Piłka nożna to jest rock'n'roll. Tak powiedziałeś. Tak powiedziałem? Tak. I w związku z tym mam do ciebie pytanie, czy Polska także? Czy Polska to jest inny gatunek muzyki? W sensie, że polska reprezentacja? Nie, polska piłka ligowa. Polska piłka ligowa, ja ci powiem, to jest taki... ambitny bardzo jazz, ale naprawdę ambitny, arytmiczny, tu nie ma rytmu, wiesz... Ale podobno im bardziej arytmiczny jazz, tym lepszy. Oczywiście, dlatego ja powiem szczerze, to jest takie... Ty wiesz, co my robimy tą Ekstraklasą? My otwieramy oczy niedowiarką. To nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. To jest, domyślam się, że z, nie wiem, no, można oglądać Ligę Hiszpańską, ale oglądamy Ekstraklasę. Ja gdybym miał dziecko, prawda? Tak. To dziecko moje na przykład nie byłoby utalentowane muzycznie. Może nie byłoby najlepsze w piłkę. Otóż to ale to... ja bym je kochał. Tak, to jest to, co powiedziałem. Ja to jest, kocham, ja to jest dziecko z lekką chorobą. Ale to jest nasze dziecko, trzeba takie, je kochać. Zakatarzone takie. Zakatarzone. Takie, wiesz. Tabletki niestety nie działają. Nie działają żadne. Zakatarzone, tu oczy łzawią, ale to jest nasze kochane dziecko. Ja uwielbiam Ekstraklasę. Ja naprawdę wolę oglądać mecz Odry Wodzisław. Oczywiście. Niż... Oczywiście. Co tam w Anglii? No to... Daj spokój. Tfu. Nie, to... Premier League. Tak. Jak to brzmi? Wściekle szybka. Ekstraklasa. Wściekle szybka, ale no, nasza piłka. Tam się trudno połapać, to jest za szybkie. Za szybkie. A u nas kulturalnie. Spokojnie, wiesz, nie wiadomo, zawsze jest zaskoczenie, czy to jest strzał, czy poleci za bramkę, czy w aut. Centrostrzał. Dokładnie. Proszę Państwa, tydzień temu ogłosiliśmy, proszę Państwa, konkurs. Te kubki są do wygrania. Te kubki. Te kubki, piękne kubki, obiecałem Ci, że Ci dam... Dam ci. Mówił, że to jest limitowana edycja, ja mam numer 74. Ten sam miał tydzień temu Olaf, cicho. To jest tak? To jest po Olafie, nie myty. Jak sami państwo widzą, są szczodrzy tutaj. Nie myty, nieśmigany. I ogłosiłem konkurs. Trzeba było wysyłać na adres mailowy turbokozak@kanalplus.pl filmiki z jedną z konkurencji. Miechu warte takie, tak? Świetne. Tadeusz Drozda, okay. Filmiki z jedną z konkurencji. To była konkurencja Nie kręć, że strzelisz. Proszę Państwa, mamy laureata, zobaczmy ten filmik. Mi się to, Piotrku, podobało, bo zobacz, oni pompeczki. Pierwszy raz widziałem w historii, żeby 10 osób na raz robiło. Ja się bałem na końcu, wiesz czego, że oni na siebie powpadają. Tak, albo jest czasami taki odruch, jak ktoś coś robi, to ty to robisz. I to tak. Byłoby bardzo niebezpieczne tutaj na murawie. A tu zobacz, zawodnicy, uwaga, zespołu, Okręgówka Podlaska, KSUM Krynki. Uuu. I zobacz, jak chłopaki poszły. Ale zobacz, Jupitery są, wszystko jest, piłki lecą. Dobrze? Oni wyglądają, jak pewnie pamiętasz, był taki trening kadry Włoch, gdzie oni symulowali faule i się tak. Przewracali w polu karnym, to mniej więcej tak to wygląda. Tak, serdecznie... KWKS Krynki. KSUM Krynki. To proszę, Bartku, rozwiń ten skrót, chciałbym wiedzieć. KSWK Krynki. Krajowy Stadion Uniwersytetu Miejskiego Krynki. Bardzo się cieszę. W zasadzie mówisz, że masz. Proszę Państwa, laureatem jest pan Kamil Kurpiak, przepraszam, pan Kamil Jackiewicz i dla pana Kamila, nie wiem jak się podzielą, bo tam 10 chłopaków robiło. Ale Kamil to kręcił, rozumiem. No tak, wysłał maila. Okej. Okay. Panie Kamilu, ten kubek specjalnie dla pana. Z zero. Ja jeszcze, nie, zero jest mój. A no to nie ten kubek, bądźmy precyzyjni. Proszę Państwa, jedna...
Ten, 74. Ten kubek. Dla wszystkich z Krymków. Proszę Państwa, jestem trochę zawiedziony, bo te nagrania nie były spektakularne. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie jeszcze lepiej, bo proszę wysyłać dalej. A jaki jest temat zabawy? Nie kręć ze strzelić, zostajemy jeszcze. Nie kręć ze strzelić, proszę nagrywać filmy. Muszą być tak spektakularne, jak ten filmik, który Państwo teraz zobaczą. Muszą być takie, proszę. Teraz przyspiesz już. 13. 14. Proszę. Dawaj, dawaj. Ale poczekaj, sędzior nie przeszła za linię! Dobij ją! Wiruje bramka, cały świat! Ała! Ała! Ignacik, to jest podlec, to jest... Znęca się nad ludźmi, kurwa. Fundacja Helsińska powinna się nim zająć. Mój drogi, do dzisiaj się nie zajęła i niestety mam dla ciebie złą wiadomość. To był twój ostateczny wynik. 61. Gorszy był tylko Tiago Cionek. Naprawdę? Bardzo, bardzo pozdrawiam pana Tiago, ale czy jest szansa, że będzie tak, że ktoś mnie w końcu pobije? Tak, ale w tym kręceniu. Ale widzisz, o takie filmiki, proszę Państwa, nam odwróć chodzi. Odwróć tabelę, zobaczysz Piotra na czele. Czy tak się czułeś wczoraj wracając po koncercie? Tak, to poczułem się, jakbym oglądał nagranie z wczoraj tak naprawdę. Proszę Państwa, tak naprawdę Piotrek Kędzierski czuje się tak zawsze i tak. Za to go bardzo cenimy. Szanujemy. Dziękuję. Wielki pasjonat piłki. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wspaniały człowiek, Bartek. Wspaniały człowiek, Piotrek. Dziękuję Państwu serdecznie. Za tydzień Turbo Kozak udaje się w stronę Gdańska. Nie zdradzę, kto będzie kręcony w Gdańsku, ale będzie to zawodnik Lechii Gdańsk i nie będzie to Lukas Harasim, bo Lukas już był. Sławek był. Sławek był. A zatem zostawiamy Państwa z taką lekką... Błażej Augustyn. Pewnie. Lekką, nie, lekką... No, jeszcze jeden strzał? Tak jest, tak, tak to będzie on. Piotr Kędzielski, Bartosz Ignacik, serdecznie Państwa żegnamy. 22:10, można już teraz spokojnie przejść, pomyśleć o poniedziałku. Do pracy, rodacy. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Serdecznie. Dziubeczki. No, bardzo dobrze. Trochę za sztywno byłem. Tak, dlatego nie, ci tak, on mówi, Ewet, tego nie tłumaczymy i ja mówię... Dobra, idziemy. No super, super, Michał, co? Super, super, nie? Super, Michał. A pamiętacie tego mema, co z baniaka strzelasz karnego? A, no miałeś to zrobić, właśnie. Jak sprawdzałem w internecie, to ostatnio tak również... Jeszcze raz. Dwoma będzie strzelał. Spokojnie. 21 października ten oto młodzieniec obchodził kolejne już urodziny. Jeśli chcą Państwo tak na siłę wiedzieć, co było w tej butelce, oliwa. Oliwa z Ukrainy. Tak? Pazdi, to była oliwa, tak? W tej butelce, oliwa. Oliwa grecka. Grecka, przepraszam. Nie ukraińska, grecka. Ja myślałem, że ukraińska, widzisz? Nie. Gapa. Prosto z centrum Ankary kebaby. Niech Państwo zobaczą, jak one są opakowane. Nie ma lipy. Widać, że Turcja z kebabów po prostu słynie. Już chce się. Dawaj dzióbeczko, dawaj dzióbeczko. Ja wiem, ty chcesz dzióbeczko. To jest w ogóle. Dobra. Tata nagrywał już przed ostatnią rzecz. Okej. Okay.